poprzednim odcinku oczyściliśmy ruiny Forlorn z mrozu i śniegu i smutku. Odnowiliśmy żywioł powietrza i podczas ucieczki z piękną muzyczką, no bo całe ruiny zaczęły się zawalać, podczas ucieczki trafiliśmy do gniazda Kuro. Okazało się, że Kuro wcale nie jest taka zła bez powodu. Powód jest taki, że kiedy Ori się zgubił, drzewo duchów wypuściło te takie swoje duchowe sieci. Powietrze się świeciło i ogólnie tak. I pisklęta Kuro, jako że są cieniami, bo innymi takimi stworami cienia, pustymi, zblicza, czy czym tamkolwiek, po prostu wyparowały przez to. Zginęły. No i się Kuro zemściła i ukradła światło. Całość przypomina taką trochę, takiego trochę focha strzelonego w piaskownicy. Dobra, nieważne. Musimy uciekać przed Kuro. Akurat jesteśmy schowani za kamieniem, więc nas nie widzi. Ale jak tylko wyjdziemy, zacznie się tak przyglądać. Jak swego czasu Nazgul w Władcy Pierścienia. Dobra. Nawet podobne dźwięki są. Cały myk polega na tym, że musimy się schować, zanim będzie ta chwila, kiedy ruszy na nas i nas zabije. Więc ogólnie chowamy się, żeby na nas nie ruszyła. Tam na górze są te nasze winniczki. Oj, o nie, on nam się tutaj przyda jednak. Już chciałem powiedzieć, że nam się nie przyda. Winniczku! Winniczek się przydał jak zwykle. Ale blisko było. Dobra, teraz schowajmy się w tej belce. Czy tam w tym pniaczku. I ogólnie, jeżeli Kuro nie widzi, że my się tutaj ruszamy, to jest jakaś ślepa. O nie! O, o! Jakie szczęście. Już myślałem, że za późno i nas ruszyła. Tym razem uciekliśmy z jej szponów. Teraz to jasne, dlaczego Kuro na nas poluje. Po prostu chroniła swoje dzieci. Ale zapamiętaj, Ori. Element ciepła nie... jest ostatnim do rozpalenia. Musimy znaleźć kamień słońca na szczycie Sorrow Pass. Sorrow Pass, sprawdziłem, co to znaczy. To jest przesmyk smutku. Jest na szczycie przesmyku smutku. Musimy... O, kurde, Ride the Wing, Winds. Wiem, co to znaczy, ale nie potrafię tego przetłumaczyć na język polski. Udać się razem z wiatrem, który pokaże nam drogę. Sorrow Pass ogólnie jest dość daleko. Tędy się szło do Sorrow Pass. Ogólnie zaraz będziemy musieli dać w Explore i to tak dość porządnie. Jeszcze przed samymi ruinami... przed samym wulkanem. Czyli miejscem, gdzie znajduje się element ciepła. Ogólnie co się stało z muzyczką? Czemu jest tak cicho? Teraz już zupełnie ucichła. Może muzyczka się na mnie focha, że tak mało razy umarłem. Ty, ja ci dam. Zaraz się okaże, to będzie plot twist, że ten winniczek był nam potrzebny. Dobra, jednak nie był potrzebny. Tu jest kamienna mapa, którą otworzyliśmy.
Czy z tych winniczków też wypada światło? Tak, wypada z nich światło, ale strasznie mało. Szkoda, bo bym sobie przygrindował. No widzicie. One tu się będą tworzyć w nieskończoność. Ale... O! Winniczek wychodzi, jak tylko się oddalimy kawałeczek. Tak? Tak. Dobra, no to jeszcze takich dwóch. Chociaż właściwie to wcale nie widać, żeby ten pasek się ruszał. Au. Gro, nie zamulaj, to bardzo psuje efekt końcowy. Program przez to traci na merytoryce. Dlaczego ja teraz w ogóle się nie odzywam? Chyba przeżywam taką małą depresję. A to pewnie depresja. Ogólnie smutno mi, ktoś mnie przytuli. Smutno mi, że Ori and the Blind Forest mi laguje, a jeszcze nawet nie odpalałem Wiedźmina trójki. Dobra, teraz gdzie? Tędy? Jep. Tego nie zbierzemy. Ale zbliżamy się już do ostatnich super zdolności Oriego. No, do ostatniej zdolności Oriego. Czyli musimy się udać na sam szczyt. Alei wiatr. Jakie alei, doliny. O nie, ja mam ostatnie życie. Teraz szybko, zmieniamy się w Super Saiyana. Ha. Bum. No kurde, prawie level. Prawie level. Level raz poproszę. Powiększony. Dobra. Koniec żartów. Bo level to jest poważna sprawa, co jest w tę stronę. Aha, coś co się tak magicznie nazywa powrotem. Sówko! Dzięki, że mnie wybiłaś. Wybijam się na słówce. Jutro dostanę, kurde, wiadomość prywatną na YouTubach, że się, kurde, że się wybijam na Soweł. Na Soweł. Jak się to odmienia? Nie wiem, jak odmienić Soweł. Sowo, pomóż mi, chcę się na tobie wybić. O nie! O nie! Dzięki ci wielkie słowo, na tobie zawsze można polegać. O, tych kamieni też mogę się odbijać. No to mam już kamienną mapę.
Nie. Ogólnie musicie przyznać, że zabawa jest szampańska. Żeby nie powiedzieć szymańska. Dobra, znowu mamy fragment mapy. Kamienny klucz i fragment mapy to się nazywa. Dobra, tutaj mogę zniszczyć. I tutaj też. Najpierw odblokujemy sobie mapę okolicy. No i proszę. Mapa Soroupas. Myślę, że za jakieś 3 odcinki już będzie po serii. Albo nawet 4, jeżeli będę dawał w Explore na filmie. Dobrze. O nie. Dobra. Nie. Ogólnie to jestem lekko chory. Ale nie tam miał jakieś takie słabe choroby. Ja to jestem chory na męską chorobę. Gardło mnie boli. Dobra, nieważne. Gardło mnie bolało. Już nie boli. Zaraz mnie znowu zacznie boleć. Bo sobie wyrwę ze zdenerwowania. Zapisać to. Gdyby nie to, że te myszki na górze łażą, to by było bardzo przyjemnie w tym miejscu. Po żabce. Ogólnie tędy chyba powinienem wracać skądś. Mhm. Idziemy gdzie indziej. Bo tu jest mało kolorowo. Chociaż wiecie co? Nie, wezmę sobie to. Na wszelki wypadek. Tutaj na ścianie nie mam pojęcia, co jest narysowane. Nie. Nie. Dobrze. Ogólnie to gdzie ja mam teraz iść? Ciekawość taka we mnie wzbiera, gdzie ja mam leść? Autorzy w Moon Studios. O, tędy.
Chociaż nie wiem, to jest raczej jakaś okolica mniej taka, no nie wiem, nie wiem co powiedzieć. O, aha, dobra, nie, nie, aha, to wcale nie było dobra. Co to miało być? Czemu to coś spadło mi na łeb? No, otwarta brama. No, mogłem tutaj wejść inną drogą. Ogólnie to fajnie. O nie. A, dało się wejść bez jego pomocy. Już chciałem jęczeć, że zabiłem pająka i nie mogę wejść w ukryte przejście. Otworzyłem sobie drogę do punktu umiejętności. No i mamy dwa punkty umiejętności, które wydamy sobie na to. Podnosimy, o, podnosimy dwa razy więcej klocków energii niż normalnie. O, widzę sobie już tutaj klocek życia. Tam sobie wejdziemy za chwilę. Gdzie we mnie plujesz, żabo ty? Nie. Wiem gdzie teraz idziemy. Teraz przenosimy tą oto kulkę. Jak najwyżej się da. A konkretnie za tą bramę. I tutaj widzę przejście. Dodatkowa kulka energii. Wyrzucamy to tu. I co to tutaj robi na przejściu? Chodź ze mną. Gdzie ty lecisz, tam masz lecieć. I teraz możemy przejść za ten oto tutaj laser. Laser, kurde, z dyrta. To z tego co pamiętam wrzucamy tam. Co teraz? Może jednak źle? Chodź ze mną. Nie no, nie ma. A, jest inna możliwość. Tu jest dziura. I dlaczego tam? Zero komentarza dla tego, co właśnie zrobiłem. Bo leci super muzyka.
Dobra, teraz zablokujemy sobie to. Kołek wbity. Laser zatrzymany. Mogę sobie zabrać swojego dyrta ze sobą. Ogólnie ile jeszcze zostało? Ło, jak ja mało zbierałem tych klocków życia. To da się zniszczyć? Da się. I dzięki temu otworzyłem sobie drogę na sam szczyt. Do nieba. Dobra, prawie sam szczyt. Ogólnie to będzie nasza miniaturka. A więc... screenshot za 3, 2, 1. Ała. Dobra, pierwszy kawałek mapy jest. Drugi jest. I zapis. Trzeci jest. Ogólnie ładnie tutaj wygląda. Trochę energii duchowej zawsze się przyda. No i jest czwarty kawałek. Tam coś jest? Nie. Jej, przeżyłem. Ale to zabawnie wyglądało, jak się wspinałem na te drzwi. O nie! Patrzcie, siedzę na drzwiach. One się otwierają. Zapis. I jestem tutaj i jest drzewko duchów. Ten duch jest kolejnym poświęceniem dla Nibel. Nir odpychała powietrze. By dotknąć nieba. Dobra. I ogólnie... A, jeszcze muszę zdobyć tą zdolność. Jest, charge jump. Czyli skok ładowany. Muszę przytrzymać lewy trigger i skoczyć. Od ścian też tak można. Oczywiście nie można tak zrobić w kolce. W kolce to tak trochę boli. Teraz lot. Dwa, jeden lot. Dobra. Nie, co ja zrobiłem? Zaraz zmienię nazwę tej serii na Kaleczyny. Żeby móc sobie otagować kamruza w... O, można też tak sobie obracać. Ciekawe.
No nie. Dobra. Jest studnia, jest impreza. I jest studnia, no to jest zapis. I jest zapis, no to jest koniec na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Ori and the Blind Forest. Cześć, siema. Cześć.